To jest główne menu, które po uruchomieniu iOS-a będzie nam się wyświetlało. Pierwsza zakładka, którą możemy zdefiniować, czyli port, do którego zmierzamy, ETA, czas dojścia. Możemy wybrać sobie tutaj jaki typ jednostki. No wiadomo, że tu nic nie będziemy dawali. Głębokość, ilość osób na burcie. Cofniemy się. Tu jest pulpit, którym wyświetlą nam się wszystkie dane, jeśli chodzi o pozycję. Teraz mam MOBA. Kursu nie mamy, nie mam podłączonego czujnika. Wiadomo. Zakres. Jeśli załadujemy C-mapę Maxi, będziemy mieli normalną mapę nawigacyjną. Tu jest mapa, która jest wpisana do iOS-a ogólnoświatowa. Kolejny. Możliwość odbierania informacji, wysyłania. Wysyłanie jest w tym momencie zablokowane, ponieważ ustawiłem iOS-a w tryb silent. Tu są wszystkie dane, które możemy sobie zmieniać do woli po wpisaniu hasła, które sami nadajemy. Rodzaj, wybór jednostki. Solas nas interesuje. No Solas to jednostki wszystkie, które używamy na morzu i możliwość wpisania sobie, że jesteśmy akurat na śródlądziu i w tym momencie odbiornik przechodzi, nadajnik przechodzi nam w moc 1 wata. Wszystkie różne języki, oczywiście polskiego nie ma. System informacyjny to tam wszystkie dane, to nie będę, bo tam są numery. Odbierane satelity z anteny i odbiornika, które są zainstalowane w iOS-ie. Można również korzystać z odbiornika zewnętrznego. Tu sobie wybieramy transmisja i w tym momencie możemy tworzyć wiadomości. A do wyboru, jeśli chodzi o typ jednostki, możemy sobie tutaj wybrać dowoli, czyli sailing.